To właśnie tutaj, na dworcu w Płytnicy, rozpoczął się wyjątkowy jubileuszowy spacer. Siedmioro śmiałków pomimo fatalnej pogody wyruszyło w głąb rezerwatu, chcąc upamiętnić podróż niemieckich przyrodników sprzed 90 lat. W 1926 roku, 10 czerwca dokładnie, ukazało się rozporządzenie, które powoływało rezerwat nazywany wtedy Naturschutzgebiet Hammer. Takim wydarzeniem, które towarzyszyło tej dacie, było spotkanie przyrodnicze, które odbyło się w sierpniu 26 roku, dokładnie 21 sierpnia, czyli 90 lat temu. Spotkanie dwudniowe. Pierwszego na obecnej ulicy Browarnej odbyła się prelekcja, a drugiego dnia grupa niemieckich przyrodników wyruszyła ze Starej Łubianki do rezerwatu Kuźnik. Na ich czele pomysłodawca powstania rezerwatu Ryszard Faze, uznany przedwojenny przyrodnik, a przez krótki czas również nauczyciel w liceum na Wincentego Pola. Pilscy podróżnicy przeszli aż 26 km mimo niesprzyjającej pogody, bo jak sami mówią, po prostu warto. Wybieramy się, idziemy po prostu szlakiem, powtarzamy w jaki sposób tradycję, warto tą tradycję tutaj kontynuować, wycieczek przyrodniczych, chociaż dzisiaj te wycieczki przyrodnicze nie są aż tak bardzo popularne, pewnie jak kiedyś, jest dużo więcej pewnie atrakcji. Przyroda nie jest tak popularna chyba jak kiedyś. A szkoda, bo takie miejsca jak Kuźnik bez cienia wątpliwości zasługują na dużą popularność i uwagę ludzi lubiących aktywnie i zdrowo spędzać czas.